kanał Ulgi w Opolu. To łowisko jest areną mojego kolejnego odcinka z zimowego Federa. Jak widzicie, warunki pogodowe są tragiczne. Nie wiem, co skłoniło mnie do tego, żeby tutaj dzisiaj przyjechać. Potwornie leje, potwornie wieje. Tyle dobrze, że jest w miarę ciepło, 5 stopni. To jak na 4 luty, to jest naprawdę fajny wynik. O kanale Ulgi w Opolu nie wiem kompletnie nic. Jestem tutaj pierwszy raz w życiu. No może nie kompletnie, bo wiem w sumie dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą to to, że to jest kanał, a druga rzecz jest taka, że podobno są tutaj płocie. No i tak pomyślałem sobie, że fajnie by było odwiedzić jakieś nowe łowisko, sprawdzić coś nowego. Ja bardzo lubię sobie odwiedzać nowe łowiska, poznawać je. No i dzisiaj będę chciał wam pokazać, jak przygotowuję się do takiego wędkowania na nieznanej wodzie. Tylko że tym razem podejdę do tego bardziej profesjonalnie. Przede wszystkim tak, jakbym tutaj przyjechał na zawody. Także dzisiaj sobie wyobrażam, że są tutaj zawody wędkarskie i chcę na nich wypaść jak najlepiej, bo większość materiałów z nadwody, jakie kręcę, to bardzo często ryzykuję, idę wabank. Dzisiaj pójdę bardzo bezpiecznie, no i postaram się coś złowić. A czy to mi się uda? Pewnie nie, ale przynajmniej jestem nad wodą. Wieje bardzo mocny wiatr, także rozstawię się troszkę na skos. Bardzo nie lubię tak łowić, ale w takiej sytuacji to mi troszkę pomoże się schronić przed wiatrem. Przy okazji kosz mi się umyje. Już pełno gliny. Dobra, jest. Dało się. Kosz sobie rozstawię troszkę po skosie. Tu sobie dam parasol i się osłonię. Dobra. Nie wiem, w którą stronę ten kanał w ogóle płynie. Czy w lewo, czy w prawo, czy w ogóle płynie. No ale trudno, tak musi być. Rozłożyłem swoje stanowisko i powiem szczerze, że jest całkiem przyjemnie. Nie wieje mi w plecy, jest fajnie. Jest ok. Nie mogłem wam niestety pokazać zbyt wiele z moich przygotowań, bo ustawianie kamery w takich warunkach jest ciężkie. W szczególności dlatego, że trzeba ją chronić przed deszczem. Ale myślę, że tutaj za bardzo nie było co pokazywać, no bo co zrobiłem? Wygruntowałem sobie łowisko. Dno tego łowiska jest równe na całej szerokości i wynosi, głębokość wynosi około 4 metrów. Wyszło mi 4 metry, wręcz dokładnie 4 metry mi wyszło. Uciąg na tym kanale jest większy niż myślałem, bo uciąg wymaga ode mnie zastosowania koszyczka 40-50 gram. Nie spodziewałem się tego, prawdę mówiąc, myślałem, że będę mógł łowić 20 czy 30 nawet. W każdym razie podejrzewam, że kanał ten jest śluzowany i tutaj w każdym momencie może woda stanąć, po czym może przyjść cofka, po czym za chwilę zacznie płynąć, także mi 80 gram zabraknie. No ale w każdym razie odmierzyłem sobie dystans 15 metrów. Głównie z uwagi na to, że głębokość tu już zaczyna się, ten spad, taki ten wyraźny spad zaczyna już się już 4 metry od brzegu. Także no jest bardzo głęboko już przy samym brzegu. Gruntując na 10 metrze miałem koszyczek przy samym brzegu tak naprawdę. Także głębokość jest spora. Mam nadzieję, że jakieś ryby tutaj są. Co jeszcze? Przygotowałem sobie towar jeszcze w garażu, bo nie chciałem tutaj rozkładać drugiego parasola i specjalnie pod to się przygotowywać. Mój towar na dzisiejsze łowienie jest bardzo prosty. Ja w ogóle jestem zwolennikiem prostoty. Bardzo proste nęcenie, czyli glina bez zanęty, póki co bez zanęty, ale o tym za chwilę. Glina, moja mieszanka glin składa się z jednej gliny jasnej, rozpraszającej, jednej ziemi bełchatowskiej i jednej gliny wiążącej. Czyli taka uniwersalna mieszanka, która powinna się
sprawdzić przy trudnym wędkowaniu. Celowo nie zrobiłem ciężkiego towaru, bo normalnie łowiąc prywatnie zrobiłbym towar ciężki, starałbym się łowić jak największe ryby, ale dzisiaj chcę to zmienić, chcę łowić po prostu delikatnie, co się da. Glina jest ciemna, o konsystencji dość klejącej, bo troszkę to dowilżyłem, ale to nie jest ciężkie jakoś bardzo, to się powinno fajnie obsypywać bardzo szybko. Do tego tu mam akurat około 3 litrów, to mi wystarczy na wstępne nęcenie i pierwszą godzinę wędkowania. Z tego podam 2 litry na wstępie i dodam setkę jokerca do tych 3 litrów i 50 białej pinki. To są wszystkie robaki, jakie dzisiaj mam, z wyjątkiem ochotki, którą mam przygotowaną na haczyk. Sprzęt, myślę, że nie ma się co za bardzo rozgadywać, bo już tyle razy opowiadałem o tym, jaki zestaw stosuję. Ja jestem zwolennikiem prostoty, dlatego łowię jednym, dwoma zestawami ewentualnie, czyli no właściwie od niedawna stosuję drugi zestaw, czyli zestaw z feder gumą i taki też mam dzisiaj. Drugi zestaw to oczywiście standardowy ze skrętką, ale to sobie na razie odpuściłem. Miałem akurat taki zrobiony, więc taki wziąłem. I tak, i to co, nie będę się wypowiadał już na ten temat, nie będę pokazywał wędka. Też znacie Tubertini Atrax, więc nie ma o czym za bardzo gadać. Nie ma co tracić czasu, myślę, że trzeba przejść do nęcenia. Nęcenie wykonam dużym koszem. Dużym koszem na 15 metr, jedna linia. Taktyka jest taka, żeby nęcić konsekwentnie, często przerzucać i żeby tylko coś złowić. Łowisko jest wstępnie zanęcone. Pora teraz przejść do wędkowania. Położymy haczyk Testo 16 Milo rozmiaru 22. Planuję wędkować raczej na ochotkę. Myślę, że 2-3 ochotki to będzie wystarczająca przynęta. Ochotkę zawsze staram się nabijać pod tą czarną główkę. Wtedy ona jest ładna, ruchliwa. I do koszyka. To samo co na początek. Z biegiem czasu, w zależności od tego, co się będzie... Musiałem na moment wyłączyć kamerę, bo bardzo mocno wiało i padało. A tymczasem po drugim rzucie melduje się pierwsza rybka, taki leszczyk za 300 gram, 400. Fajny początek. Mam nadzieję, że to nie jest tylko pierwsza i ostatnia ryba, tylko jeszcze coś się uda dzisiaj złowić. Branie było bardzo delikatne. No typowe jak na tą porę roku. Niestety musiałem zwinąć swój parasol, bo tak mocno wieje, że praktycznie porwało mi kosz do wody, gdy z niego zszedłem. No, gdyś wam włączałem kamerę, także niestety będę musiał moknąć, no ale czego się nie robi dla widzów. Musiałem na chwilę zejść z kosza, troszkę sobie ogarnąć stanowisko i statyw i teraz wyjąłem pusty haczyk. To dobra wiadomość, znaczy, że ryby są. To był mój trzeci rzut dopiero i coś tam się dzieje, także jest dobrze. Mam nadzieję, że uda mi się za chwilę wam pokazać kolejną rybę. Nęcę cały czas tym samym schematem, takim jak na początku. Warunki są naprawdę ciężkie. Okej. Trzeba bardzo pilnować szczytówki, bo ona się mocno wygina na tym uciągu. Ja powinienem mieć tutaj szczytówkę, myślę, że jest 1,5 uncji, mam jedynkę i tak naprawdę tych brań nie widać za bardzo. Jest to problem. Dlatego właśnie fajnie jest sobie zrobić taki feather arm z podpórki, z fajki po prostu do kosza. To jest wtedy bardzo stabilne.
Tutaj nie ma zbyt mocnych drgań na szczytówce dzięki temu. Wiadomo, one zawsze będą, to nie da się tego w 100% wykluczyć. Ale na pewno pomaga. Nie będę dziś raczej długo siedział, bo już zmokłem. Bez parasola to jest masakra. Już mi dwa razy statyw przewróciło, dlatego muszę go mieć jak najniżej. Zestaw rzuciłem, czekam dosłownie 5 minut maksymalnie. Mam stoper, ale zapomniałem go teraz włączyć. Ale to sobie jeszcze 3 minuty po prostu poczekam. I przerzucam zestaw. Chcę po prostu utrzymać tą regularność do nęcania, żeby tam co chwilę coś się działo w tej wodzie, żeby nie było takiego momentu, takiego przestoju w nęcaniu, żeby te ryby gdzieś odeszły. Jak one już się wkręciły teraz tak szybko, to muszę je teraz utrzymać. Dlatego ja myślę, że śmiało bym mógł dołożyć troszeczkę jeszcze jokersa. I następny koszyk, jaki podam, to będzie taki bogatszy. Tutaj dosłownie włożę tego jokersa do koszyka. Kilka pinek. Akurat pinka przy leszczach nie jest dobra. Ona, myślę, nie przeszkadza, ale leszcze nie są zbytnio zainteresowane pinkami. One wolą jokersa, ochotkę, gnojaki. Latem jeszcze można kastery zastosować, ale myślę, że to nie jest czas na to. Tutaj tak naprawdę sam joker by wystarczył. Było branie. Ewidentnie było branie. Niestety ryby nie ma. O, ta lekko naruszona. No, ale ryby brak. Także przerzucam zestaw. Ogólnie rzecz biorąc, do dzisiejszego wędkowania podszedłem bardzo bezpiecznie i w taki sam sposób podszedłbym do wędkowania, gdybym startował tutaj na zawodach. Jak mogliście zauważyć na poprzednim filmie zimowego Federa, poprzedni film zimowego Federa, w którym startowałem w zawodach wędkarskich, tam sporo komentarzy się pojawiło na ten temat, że zanęciłem za dużo. Wiecie, jak to jest? Tak naprawdę w Federze to, co my podajemy do wody, to jest nic. Wystarczy, ja jestem osobiście wychowany na spławiku i przez wiele lat startowałem w zawodach spławikowych i tam tak naprawdę tego towaru ląduje 3, 4, 5 razy więcej i na jednych zawodach niejednokrotnie sam byłem w stanie wynęcić 10 litrów, nawet 15 litrów mieszanki i to niekoniecznie na łowiskach rybnych. To wszystko zależy od tego, co planujemy wykonać. Jeżeli planujemy wykonać dużą stołówkę, duży plas dla tych ryb, wtedy nie możemy się bać nęcić zarówno zanętą, jak i gliną. Objętościowo towaru może być dużo, ale tak naprawdę to, jaki jest ten towar, czy on jest treściwy, czy on jest ubogi, to ma największe znaczenie. I nie jest prawdą, że jeżeli nie ma ryb, to należy nęcić ubogo. Przyjął się taki stereotyp, że jeżeli ryb jest niewiele, to nęcimy praktycznie tyle, co nic. Nie do końca tak jest, bo jest sporo łowisk w Polsce, na których łowi się pojedyncze ryby, ale te pojedyncze ryby, one nie zatrzymują się w łowiskach, które są dla nich mało atrakcyjne. Jeżeli pójdziemy na łowisko, w którym jest dużo ryb, to naturalne jest to, że musimy dużo zanęcić. Wiadomo, żeby je utrzymać. Ale są też właśnie takie łowiska, jak teraz powiedziałem, że musimy zanęcić dużo, żeby w ogóle ta ryba zechciała nam się schylić do tej przynęty, żeby zechciała nam po prostu zejść do dna. Takich łowisk jest naprawdę sporo. Ja tutaj dzisiaj postawiłem na takie, można powiedzieć, nęcenie bardzo proste, to raz, ale przede wszystkim nie jest ono ani ubogie, ani nie jest zbyt bogate. To jest taki wariant wyjściowy, bym powiedział. No 3 litry gliny i setka jokersa to jest nic tak naprawdę, ale to też nie jest takie nic, żeby to nazwać bardzo ubogim towarem. Ten joker tutaj jest widoczny.
Tym bardziej, że jest to woda płynąca, również jak zresztą Wisła, to też była woda płynąca i ten towar, mimo że nawet na tym dnie nie ciągnie, bo jest duża głębokość, to on i tak jest prędzej czy później wymywany. I nawet jeśli podałem na 40 metr czystą spożywkę, to myślę, że to jest 1,5 godziny, 2 godziny, tego towaru już tam nie będzie, jestem o tym przekonany. Dajmy na to, że wpłynie chociażby taki klej nam w łowisko, to ten klej zrobi nam takie zamieszanie. Po paru minutach z tego łowiska nie zostanie kompletnie nic. A jeszcze musimy mieć to szczęście, żeby akurat w tym momencie rzucić w to łowisko i tego klenia złowić. I to jest właśnie najtrudniejsze, żeby wyczuć ten odpowiedni moment, kiedy tam zarzucić ten zestaw, kiedy rozpocząć wędkowanie. No cóż, ja tutaj już wykonałem chyba 5 przerzutów. O Boże, już mi ktoś dzwoni. Wracając do tematu nęcenia, muszę wam przyznać, że 90% zawodów wędkarskich, federowych, których startuję, obławiam na samej glinie z jokersem, ewentualnie jeszcze z casterem, ochotką, bardzo, bardzo rzadko pinką, kiedykolwiek pinką, to kiedy ostatnio pinką nęciłem na zawodach? Powiem szczerze, że nie pamiętam. Naprawdę to jest, są wyjątki. Myślę, że tak naprawdę ten schemat nęcenia, którym wam opowiadam teraz, czyli nęcenie samą gliną, to jest najbezpieczniejszy możliwy wariant, ale oczywiście warto mieć również przygotowaną zanętę gdzieś w jakimś tam pojemniczku, bo niejednokrotnie donęcenie zanętą w trakcie łowienia pozwala zwabić ryby w łowisko, jeżeli na przykład sąsiedzi łowią, a my nie. Rzadko kiedy stosuję zanętę na zawodach jako coś, co ma te ryby utrzymać. Raczej tylko i wyłącznie używam go jako taki atraktor, jako taki wabik. Myślę, że czas, w którym wielu wędkarzy szukało złotego środka, złotych zanęt, już dawno minął i w nowoczesnym wędkarstwie liczy się przede wszystkim glina, myślenie nad wodą, odpowiednie porcjowanie robactwa. Tak, aby te ryby zwabić i utrzymać. Takim typowym schematem nęcenia samą gliną jest właśnie stworzenie sobie mieszanki, powiedzmy na 5 godzin, no to tak z 5 litrów mieszanki sobie, no mieszanki glin sobie stworzyć i po prostu do tego dodać setkę jokersa, to jest taka wyjściowa mieszanka, dajmy na to, i później dopiero w trakcie łowienia możemy to modyfikować, dodając do koszyka jokersa, albo robi sobie mieszankę już po prostu bogatszą, dodając też inne robactwo, co tam chcemy dowoli. Natomiast nie polecam tego zabiegu tworzenia sobie takich gotowych, wyjściowych mieszanek, jeżeli tworzymy mieszankę zanęty z gliną. Trzeba pamiętać, że zanęty mimo wszystko, no większość zanęt posiada sól i ta sól po prostu zabiłaby nam jokersa, ochotkę, która by się znajdowała w towarze i tym bardziej latem ten joker by się po prostu spalił i po pewnym czasie byśmy zauważyli, że tego jokersa mamy coraz mniej w tym towarze. A dlaczego? Bo on po prostu zginął, wypalił się przez dodatki soli do zanęt. No dobrze, jakąś tam rybkę złowiliśmy. Jakieś tam puste zacięcia mieliśmy. Ale tak naprawdę nic się nie dzieje. I co w takiej sytuacji należy zrobić? Tak z mojego doświadczenia wynika, że najlepsze, co możemy zrobić w takiej sytuacji, to po prostu nęcić. Bo skoro ryby są w łowisku, to nie powinniśmy się bać nęcenia. Nęcenie, wbrew pozorom, nie musi być karmieniem. Tu chodzi o to, żeby te ryby z powrotem do swojego łowiska zaprosić. Także zakładam większy koszyk. Przypon może zostać, choć lepiej by było go zdjąć, tak? Biorę trochę jokersa jeszcze. Tym razem będzie obficiej. Troszkę pinki. Całość zamieszam. Tu mi akurat się woda dostała, więc konsystencja mojego towaru nie jest tym, co miało być, no ale... Ale to zużyjemy, to wynęcimy, to jest teraz ciężkie. To jest ciężkie, to będzie fajnie się trzymało dna, więc może nawet i dobrze, jedynie po prostu trzeba uważać, żeby tego nie ugniatać. Całe to wynęcę sobie
i przygotuję sobie nowy towar. A tu mi akurat się troszkę rozpadło, ale nie szkodzi, nic się nie stało. Nawet z góry można puścić. Tak. I całość tego towaru podam na dno. Zawsze lepiej jest po prostu coś zrobić, coś nęcić, niż po prostu bez sensu czekać z nadzieją, że coś się zrobi. Tak przynajmniej jak coś robimy, to jest nam cieplej. To czym nęcę nie jest też jakieś bardzo bogate, także nie boję się jakiegoś przekarmienia ryb. Swoją drogą, ja nie wierzę w to, że ryby można przekarmić. Można po prostu podać im za dużo i nie będą chciały tego jeść, bo będzie to dla nich nienaturalne, że tyle pokarmu znajduje się w jednym miejscu. Ale ryby nie są takie, że będą jadły, aż w końcu się przejedzą. Ryby nie są głupie i przede wszystkim nie są zero-jedynkowe. Do każdego łowiska trzeba się na swój sposób przygotować i traktować każde odrębne łowisko indywidualnie. Choć oczywiście jest wiele schematów, które można powielać na różnych łowiskach, ale takie detale jak ilość robaka czy częstotliwość do nęcania, to zależy od łowiska. Jak się pozna łowisko, pojedzie się kilka razy, to później już będzie dużo łatwiej. Tak, łowisko mam donęcone. Po tym stworzyłem sobie swoją nową mieszankę. Tym razem znalazło się tutaj więcej jokersa, natomiast zrezygnowałem z białej pinki. Uważam, że tej pinki poszło już wystarczająco dużo przy donęceniu. Jeszcze z pinką nie wolno przesadzać. Tym bardziej, że tutaj chyba tych płoci nie ma, a raczej leszcze. Także jokers jest dużo lepszą opcją. No i liczę na to, że teraz te ryby się pojawią. Może jakiś jeszcze jeden leszczyk się po donęceniu zakręci. Bardzo nie lubię trzymać wędki po prawej stronie. Jestem przyzwyczajony zawsze mieć z lewej strony. Wtedy dużo lepiej widzę brania. Wy też tak macie? Ciekawe, jak to u was wygląda. Pewnie jedni preferują mieć po prawej stronie, inni mieć po lewej stronie. Dajcie znać w komentarzach, jaką opcję wywolicie. Ja osobiście po prawej stronie nienawidzę mieć wędki, po prostu nie widzę kompletnie brań. Tylko muszę być wpatrzony i skupiony. Fajnie, że deszcz ustaje, robi się w miarę przyjemnie, nawet tak już nie wieje. Jest szansa, że jeszcze coś się uda nagrać, że posiedzę do wieczora. Wstawiam stoper. Proszę się jeszcze... Bo miałem branie. To nie było branie, ale nieważne. Skupiłem się na stoperze, za chwilę mi tam wędkę przesunęło. Wolałem zaciąć. Trochę czasu już minęło, odkąd ostatnio nagrywałem. Myślę, że około godziny. I tak, pora zdać jakiś raport z tego, co się działo. Nie nagrywałem, choć bardzo chciałem nagrać. Przede wszystkim dlatego, że miałem rybę. Holowałem, nie wiem, coś mniejszego. Podejrzewam, że jakiś mniejszy leszczyk. Niestety ryba weszła mi w zaczep i niestety się urwała. Cienki przypon sobie z tym nie poradził. Akurat chciałem włączyć kamerę i po prostu zszedłem z kosza. Ryba już była w zaczepie.
Drugie, później przerzuciłem zestaw ponownie i miałem branie, niestety nie zaciąłem. I co ciekawe, obydwa te brania, obydwie te ryby, które tam szarpały za zestaw, bo nie wiem co to było, wzięły po 15 minutach, także... I co ciekawe, na białą pinkę z dwoma ochotkami, także teraz staram się czekać troszkę dłużej. Taki wniosek wyciągnąłem, że wypadałoby w takim razie troszkę dłużej poczekać. Także daję teraz 15 minut rybom na to, żeby się zakręciły. Mam tutaj stoper, także ja sobie mierzę czas. Już mój zestaw jest w wodzie 5 minut. Nie spodziewam się póki co brania, ale jak wybije 10 minuta, to będę już bacznie patrzał na szczytówkę i może uda się jeszcze coś dzisiaj pokazać. No w każdym bądź razie ryby jakieś są, tylko są bardzo chyba płochliwe, dlatego one od razu po wrzuceniu koszyka nie chcą brać. Teraz wiatr ustał, przestało padać, także warunki do nagrywania się zdecydowanie poprawiły i również warunki do łowienia. Mogę sobie w końcu wędkę ustawić wyżej, generalnie na łuciągach, nawet takich niewielkich jak tutaj. Dobrze jest dać wędkę troszkę wyżej, nie mówię, że całkowicie na sztorc. Od 26 minut nic się nie dzieje, zostawiłem mój zestaw w wodzie na tak długi czas, dlatego przygotowałem sobie troszeczkę zanęty, dosłownie taką garstkę, lekko ją dowilżyłem. Chcę, żeby to nie było mokre, tylko żeby to pracowało. Do swojej mieszanki wrzuciłem, teraz to całość wymieszam. Chcę, żeby po prostu coś tam popracowało. Może zapach zanęty zwabi ryby, a przy tym nie ma jej dużo, więc ryby się nią nie nasycą. Ładnie pachnie, będzie ładnie pracować i ma to za zadanie wabić ryby. Taki atraktor z zanęty. Myślę, że podam dwie szklanki. Podam dwie szklanki, tak dla pewności. Ale tym razem już nie dokładam pinki, tylko sam Jokers i moja mieszanka. Tego Jokersa i tak jest, nawet teraz dość sporo. Niesamowite. To już jest chyba czwarte branie pod rząd, którego nie mogę zaciąć. Co tu teraz zrobić? Na pewno się odhaczyć. Dobra, spróbuję jeszcze na chwilę na samą ochotkę. Jedną. Fatalna skuteczność. Na samochodkę nie było brania, ale no... Skoro na pinkę się nie zacinają, to logicznie jest założyć samochodkę. Dobra, teraz z ręką na wędce. Jest. I to będzie leszcz. Pięknie. Muszę go do góry podnieść, bo tutaj jest mocny spad i nie chcę, żeby mi koszyk po prostu wszedł w zaczepy znowu.
Tak, tak, tak. Ładny leszczyk. No i super. A więc to niekoniecznie płotki tak brały. Mam kolejnego leszcza. Ale mam zmarznięte paluchy. I tak, na jedną ochotkę się skusił taki leszczyk. Super, rybka. Nawet chyba troszkę większy od poprzedniego. No, a ten już tak z pół kilo może mieć. Ale się cieszę, muszę wam przyznać. Jednak dodanie tej zanęty pobudziło te rybki. Ale bo to po prostu pora, bo już mamy godzinę. Strzelam 15, choć pewności nie mam, może 14. Także to też jest taka już zimą, zauważyłem właśnie, że zimą ryby chętniej biorą pod wieczór. Ale może się jeszcze coś ruszy, może jeszcze będzie więcej rybek. I co ciekawe, branie nastąpiło bardzo szybko, bo nie wiem, 5 minut po rzuceniu koszyka? 2 minuty? Nawet nie wiem, bo... Byłem tak skupiony na patrzeniu w szczytówkę, że nie sprawdzałem, no ale w każdym bądź razie szybko. No ciekawe jak teraz po wyjętej rybie, czy będzie kolejna. Jest teraz fajny spokój, szczytówka nie drga. Dużo łatwiej jest te brania wychwycić. No i co ciekawe, zdjąłem pinkę. Założyłem jedną dużą ochotkę, naprawdę dużą ochotkę, największą jaką tam znalazłem. No i udało się rybę zaciąć, więc to chyba jednak nie te płoteczki, tylko właśnie leszcze. Jest. Wcześniej miałem założone dwie ochotki, nie było brania. Teraz założyłem jedną dużą i jest ryba. Czyli tak jak w przypadku tego poprzedniego. Ależ te ryby są silne tutaj. W zasadzie wcale mnie to nie dziwi, bo to są ryby rzeczne. Niestety. No, spiął się. Tak się zdarza na takich zestawach. Haczyki 22. Nie ma się czym przejmować. Najważniejsze, że była ryba i że coś więcej już wiem. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, żeby przy tych zmarzniętych dłoniach założyć tą ochotkę tak idealnie, żeby była jak najpiękniejsza na tym haczyku. A teraz troszkę przesadziłem z siłą rzutu. No i liczę, że teraz będzie szybkie branie. Stoper włączam. Teraz tylko patrzeć na szczytówkę. I co wy o tym myślicie? Co według was było czynnikiem kluczowym, który wpłynął na to, że nagle na 2 godziny pojawiły się brania? Czy to było spowodowane porą dnia, czy tym, że dodałem do mieszanki zanęty, czy może macie jakieś inne wnioski? Zachęcam was do dzielenia się waszymi wnioskami z mojego wędkowania w komentarzach pod tym filmem. Ja już będę się musiał powoli zbierać. Już troszkę się zagapiłem i już jest
po 16, także już mam zachód słońca i w tym momencie brania ustały. Mimo że robię cały czas to samo, brania ustały. Nie dzieje się kompletnie nic. Ja jeszcze nie wiem, może z 15 minut, jeszcze raz tylko przerzucę, 15 minut połowie i zobaczę, czy jeszcze uda się coś złowić. Jak się uda, to nagram. No ale na ten moment ja się z wami żegnam. Odkryłem nowe łowisko. Myślę, że wpadnę tutaj na wiosnę. Podejrzewam, że wiosną tutaj musi być naprawdę ciekawie. Jak ryby się troszkę pobudzą tą temperaturą. Bo wiadomo, tutaj ryby zapewne przebywają te, które żyją normalnie w Odrze. Tutaj mamy wypływ do Odry. No i podejrzewam, że one sobie tutaj teraz przebywają, ale nie są zbyt chętne do żerowania, no bo wiadomo, mamy zimę, choć wygląda to bardziej na jesień, ale tak, mamy luty. I myślę, że jak tutaj będą się szykować do odbycia tarła, no to może być ciekawie, ryb może być dużo. Także wpadnę tu na pewno. O! Jeszcze mam rybkę jakąś. Na pewno tutaj wpadnę. Co to będzie? O, płoteczka była, ale spadła. Dobra, to ja jeszcze sobie raz rzucę. Was zapraszam do komentowania. Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. A ja się z wami już żegnam. I do zobaczenia następny piątek. To już jest na pewno ostatnia ryba dzisiejszego dnia. Był nie do wypięcia.